Dzień dobry, Weronika Kasza, zapraszam na informacje z regionu. Wysypisko śmieci w Krośnie nie będzie rozbudowywane. Nie będziemy inwestować w budowę składowiska odpadów, gdyż takie składowisko już funkcjonuje w Zagórzu i ma określone luzy, moce do przyjęcia. Podsumowanie 2015 roku w Sanoku. Uważamy, że w bieżącym roku odnotowujemy zdecydowaną poprawę sytuacji finansowej miasta. Language Cafe zaprasza. Projekt Language Cafe jest dobrze znanym na świecie pomysłem, który dzisiaj przedstawiamy w Rzeszowie. Nagrodzono mecenasów kultury. Tutaj zawsze chcemy uhonorować tych, którzy nam pomagają w rozwijaniu kultury, w krzewieniu, w tych wydarzeniach kulturalnych, gdzie pomagają. Wysypisko śmieci w Krośnie nie będzie rozbudowywane. Pomimo tego, iż spółka posiada prawomocne zezwolenie na rozbudowę składowiska, postanowiła odstąpić od inwestycji głównie ze względu na planowane połączenie regionów odpadowych. W regionie południowo-zachodnim znajdują się 32 gminy, w tym miasto Krosno, zaś w skład regionu południowo-wschodniego wchodzi 11 gmin. Między Krosnem, Zagórzem a Ustrzykami Dolnymi podpisane zostały listy intencyjne, które zaktualizują plany gospodarki odpadami w nowo powstałym regionie. Połączenie regionu południowo-wschodniego i południowo-zachodniego jakby wymusza współdziałanie gmin, które już mają zainwestowane pieniądze w instalacje do przetwarzania odpadów, czy choćby składowisko odpadów, które funkcjonuje w Zagórzu. Stąd listy intencyjne, które podpisały trzy gminy: Krosno, Ustrzyki Dolne i Zagórz. Chcemy współpracować w zagospodarowaniu tej masy odpadowej i efektywnie wykorzystywać już istniejące instalacje. Oczywiście czeka nas proces dostosowania tych instalacji do wymogów prawa, więc inwestowanie tak, by zwiększyć efektywność tych instalacji, by osiągnąć zakładane wskaźniki. I to jest przed nami. Przeznaczone do rozbudowy będzie składowisko w Zagórzu o pojemności około 120 tysięcy metrów sześciennych, gdzie nakłady inwestycyjne w celu uzyskania statusu regionalnej instalacji przetwarzania odpadów dla tego składowiska są zdecydowanie niższe, aniżeli przewidywane koszty rozbudowy składowiska w Krośnie. Nie bez znaczenia jest również fakt zmniejszenia negatywnego oddziaływania na otoczenie zakładu unieszkodliwiania odpadów w Krośnie. Spółka przewiduje również szereg inwestycji, które mają poprawić funkcjonowanie zakładu. Chcemy zmodernizować linię w zakładzie unieszkodliwiania odpadów tak, aby jak najbardziej efektywny był ten proces odzysku, czyli tutaj już w pełnej automatyce będzie linia funkcjonować i odzyskamy wszystko, co będzie możliwe do odzyskania, a to z kolei będzie niezbędne do tego, żeby spełnić przyszłe wymogi. Jeżeli chodzi o modernizację części biologicznej, którą przewidujemy na początek 2017 roku, no tutaj zamysłem naszym jest zamknięcie tych wszystkich procesów biologicznych, stabilizacji i kompostowania tych procesów, które są odpowiedzialne za uciążliwość odorową w całości w hermetycznych kontenerach czy w hermetycznych bunkrach, tak żeby wyeliminować uciążliwość odorową tej instalacji dla otoczenia. Zakładana współpraca gmin w związku z gwarancją strumienia frakcji palnej z odpadów umożliwi dodatkowo realizację inwestycji w postaci bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywnym. Burmistrzowie Sanoka podsumowali rok 2015. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w sanockim magistracie burmistrz miasta Tadeusz Pióro zwrócił uwagę na poprawiającą się sytuację finansową miasta. Uważamy, że w bieżącym roku odnotowujemy zdecydowaną poprawę sytuacji finansowej miasta. Przejawia się to przede wszystkim w terminowym regulowaniu zobowiązań wobec kontrahentów. Realizacja programu oszczędnościowego i konsolidacja kredytów bankowych ma swoje odbicie w poprawie wskaźników obsługi zadłużenia wynikających z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. O poprawie sytuacji budżetu miasta świadczy kwoty wykonanych dochodów, które na obecny okres wynoszą 98 450 000, to jest prawie 94% planu tego okresu i jest to o ponad 7,5 miliona więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dobra sytuacja wynika między innymi z ponadplanowanego wykonania udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, refundacji środków pomocowych za projekt poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborsach, czy również ze sprzedaży majątku, w tym udziału w Galerii Sanok. Podsumowując rok bieżący, burmistrz Olejko zaś wskazał także istotne dla miasta inwestycje, jak modernizacja dróg gminnych czy termomodernizacja kilku obiektów użyteczności publicznej. Poprawiające się wskaźniki obsługi zadłużenia dają perspektywę na rok 2016, w którym planowane jest
wiele inwestycji, w tym najważniejsza, czyli łącznik do obwodnicy Sanoka. Udało nam się wprowadzić łącznik do budżetu Urzędu Marszałkowskiego, który w ramach RPO będzie współfinansował. Dlaczego mówię współfinansował? Ponieważ ja składając wniosek, zdeklarowaliśmy również swój nieznaczny udział w wysokości 15% do finansowania łącznika, co zdecydowało, że znaleźliśmy się w RPO i dzięki temu będziemy mogli około 14 milionów odciążyć budżet przyszłoroczny i w roku 2017. W wyniku przeprowadzonych konsultacji miasto rezygnuje z budowy zjazdu z obwodnicy od ulicy Lipińskiego, co zaskutkuje odciążeniem przyszłorocznego budżetu na kwotę około 9 milionów złotych. Priorytetową inwestycją roku 2016 będą baseny i zagospodarowanie brzegów Sanu. Kontakt z żywym językiem i doborowe międzynarodowe towarzystwo. Takie atrakcje chce zapewnić językowa kafejka z Rzeszowa. W rzeszowskim inkubatorze kultury przełamują bariery, głównie językowe. Strach przed mówieniem w obcym języku oraz stereotypy o mieszkańcach innych krajów. A wszystko to poprzez projekt realizowany wspólnie ze stowarzyszeniem INPRO. Koordynatorkami projektu z ramienia stowarzyszenia są wolontariuszki Monika Nabożny i Wania Nedzicz. Projekt Language Cafe jest dobrze znanym na świecie pomysłem, który dzisiaj przedstawiamy w Rzeszowie. Ze względu na to, że jest tu wielu obcokrajowców, ale również dlatego, że wiele osób zna tutaj języki obce, ale nie mają ich z kim trenować. Proponujemy zatem połączenie, praktyka języka w przyjaznej i przyjemnej atmosferze, a co więcej, bez opłat. Spotkania odbywają się w siedzibie RIK-u w każdą środę między 19 a 21 i mają mieć nie tylko charakter edukacyjny i językoznawczy, ale również społeczny i kulturotwórczy. Zajęcia w Language Cafe będą dwojakiego rodzaju. Pierwsza część to przede wszystkim integracja uczestników oraz krótka prezentacja krajów, z jakich pochodzą. Opowieść o kulturze, tańcach, jedzeniu czy zwyczajach, które w ich ojczyznach panują, czy nawet o językach, które w pewnych grupach są przecież podobne. Druga część zaś to już praktyka językowa. Niekoniecznie, tylko w języku angielskim. W Jasielskim Domu Kultury wręczono nagrody dla mecenasów kultury. Po raz pierwszy wręczone zostały także nagrody imienia Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Podczas spotkania przy wigilijnym stole, które odbyło się w Jasielskim Domu Kultury, wręczono nagrody miasta Jasła w dziedzinie kultury dla lokalnych twórców i animatorów kultury za szczególne osiągnięcia artystyczne i naukowe, a także za dokonania na rzecz upowszechniania kultury miasta Jasła. Kapituła konkursowa postanowiła w tym roku uhonorować nagrodą m.in. Mariusza Świątka, kustosza Muzeum Regionalnego w Jaśle oraz fotografika Tomasza Kasprzyka. Tutaj zawsze chcemy uhonorować tych, którzy nam pomagają w rozwijaniu kultury, w krzewieniu, w tych wydarzeniach kulturalnych i wspomagają. Po prostu są to nasi sponsorzy. Podczas uroczystości wręczone zostały również nagrody dla jasielskich artystów, którzy nie ukończyli 25 roku życia. Ich fundatorem jest Jerzy Duduś Matuszkiewicz, wybitny muzyk i kompozytor, pochodzący z Jasła. Uważam, że mamy bardzo zdolną młodzież. Pan Jerzy Duduś Matuszkiewicz przeznaczył 20 tysięcy złotych w formie właśnie nagród dla tych dzieci. Ufundowaliśmy, czy też wyznaczyliśmy, 5 osób, którym przyznano tą nagrodę. Dyrektor JDK przyznał również 2 statuetki przyjaciela JDK dla Jerzego Dudusia Matuszkiewicza oraz wicemarszałek województwa podkarpackiego Marii Kurowskiej. To już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.